Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider. Gry, którą przechodzimy na 100%. Lecimy drogą krzyżową. Nie chciałbym zostać tu pochowany z głową rzuconą za jakiś krzyż. Została nam już tak naprawdę... Masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. To wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Została nam już tak naprawdę sama fabuła. Stacja trzecia. Jezus spotyka swą matkę. Dobra, musimy ustawić w jakiś sposób światło. Lustro wygląda na zakurzone. Okej. Światło, żeby padało dalej. W jaki sposób możemy to lustro odkurzyć, tak? A, podsadzać się. Dokładnie tak, jak myślałem, że nas podsadzi. Zadziałało. Zostawcie oczywiście łapkę w górę na kanale. Subika, jeżeli jeszcze nie macie. Dzwoneczek sobie kliknijcie. I możecie napisać komentarz. Co stało się z tymi ludźmi? Wygląda na to, że światło coś włączyło. O kurde. Lara! Nic ci nie jest? Masz szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Ta. Przyjrzyjmy się tym fragmentom. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Dobra, skąd wpada światło? Z góry. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Wygląda, jakby przyjmował tutaj krzyż. Okej, zobaczmy, co tutaj jest. Patrz, ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Dobra, no bo tu mogę w kilka miejsc to ustawić, nie? Na tym jest widoczna kobieta. Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani, podwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. Załatwię to. Shit. No ale przynajmniej wiem, że dobrze ustawiłem. Stacja piąta. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Zajebiste. To tak jak my, nie? Upadliśmy. He. Nieśmieszne. Dobra, idziemy dalej. Ja pierdolę te czaszki po bokach. Mamy już ciekawszą zagadkę. To jest to, co myślę? Znowu stację drogi krzyżowej? Ale z mumiami. Czy to nie jest świętokradztwo? Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To musi być stacja szósta. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Zajebiście, a skąd ja mam wiedzieć, no, która jest kolejna? Zostali ustawieni jak mnisi. Mhm. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyża. Jezus do krzyża przybity. To nie jest kolejna. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Niesie na plecach krzyż. Chodzi o sektę z tamtej ulotki. Dobra, musi podnosić krzyż, tak? A teraz go niosą. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mi tu za Lopeza. Teraz go podnoszą. Czyli to pewnie tu. Wydaje się, że przemywa mu twarz. Ten muszę napis. Podążać promieniem światła za stacjami tych, drogi krzyżowej. Nie zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Dobra, do dzieła. Chyba to. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej.
Jeśli się nie mylę, to będzie ten. Wait a second. Źle ustawiłem. To chyba ta, ale nie jestem pewny. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Ja pierniczę, serio? A, dobra, czekajcie, bo tu jestem. Się otworzyło, nie zauważyłem. Jeżeli to nie jest to, to najprawdopodobniej zginiemy. Kurwa. No dobra, no to do 6 razy sztuka, nie? Ale światło pada tylko na tą stronę, więc... Wygląda jak kościół. Zostali ustawieni jak mnisi. Mhm. Światło pada tylko na tą stronę, więc najprawdopodobniej mamy 3 do wyboru. Lopez otworzył całą drogę krzyżową za pomocą mumii. To chyba się to kradzło. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Dosłownie. Domyślałem się, że chodzi o sektę z tamtej ulotki. Muszę podążać... Aha, i teraz... To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mi tu za Lopeza. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Niesie na plecach krzyż. Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Jezus do krzyża przybity. To jest końcówka, to na pewno wiem. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Czyli chyba to, tak? Lara, powiedz, że to. Nie chcę cię znowu stracić. Kurwa! Widzicie, tak to jest. Robię, kurde, gry chrześcijańskie. Nie pierdziel, że muszę... O matko. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Dobra. To już odkryliśmy. Zostali ustawieni jak mnisi. Mhm. To już odkryłem, nie? Że to jest na pewno ten. A z tamtej strony... Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Z tej strony testowałem już prawy i lewy, znaczy prawy i środkowy, więc no został nam tylko lewy, nie? No, tam jest przybity do krzyża. A dobra, to chyba nie było ostatnie, nie? Przybity do krzyża nie było chyba ostatnią rzeczą. Był zdjęty i pochowany, czy tam chuj wie co. Ale to i tak nie wychodzi... O, nie, dobrze. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Dobra, idziemy. Co się tu wydarzyło? Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Trz. Żadnych świadków. Coś czuję, że jak to weźmiemy, to się rozpęta tutaj piekło, nie?
Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Wyprowadził nas w pole i sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. To pochłonęło go całkowicie. Jak pochłonęło? Nie ciesz się. Wiedziałem, że tak będzie, nie? Pytanie, gdzie ona wsadziła tą skrzynię i gdzie jest żona? Dobrze, że mam tą umiejętność, którą zdobyłem w jednym z grobowców na dłuższe wstrzymywanie powietrza pod wodą. O, przybij piątkę. Przybijesz piątki? Fuck. Dawaj. Gdzie ona jest? Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się! Koniec rozmowy. O-o. Alaro! Stój! Pozwól mu odejść. Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara, co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. Ta, bo jak go nie wypuści, to kurna nie oddasz mu skrzyni, nie? Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Kazałeś go zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no, co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Laro. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali. Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie jest za późno. Pokłoń się, Unuratu.
i uratuj słońce. Nie. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderco. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? Hm? I niby w imię czego? Lara, uciekaj! Zatrzymaj go! Drogi! Co? Drogi! Przyjąłem dowódcę. O ja pier... Są u diabła. To nie był Rurk? Ten, co właśnie przebiegł obok? Tak. Powinniśmy go wywołać? Cholera, nie. Jeśli coś się dla nas zmieni, to nam o tym powie. Cicho jakoś na naszych częstotliwościach. Nie podoba mi się to. Wulkan. I co jeszcze? Dowódco? Cisza na tym kanale. Dowódco, słyszymy zakłócenia na północnym zachodzie. Zajmujemy się zaistniałą sytuacją. Powtarzam, cisza na kanale. Bez odbioru. Tego nikt teraz nie widzi, nie? Ale nie mam zasięgu na niego. Wrócimy do Kan i będzie po wszystkim. Co? Mam tu coś! Przygotujcie się do walki! Kurwa mać! Tylko na tyle cię stać? Musieli zaatakować przeciwnika! Pora to zakończyć! Dobra, wyjebane. Na kozaku to zrobimy. Zabili mi ojca. Czy molotowy były? Nie mam na to miejsca. Tu Rourke. Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele? Widzę ją! Nie no kurwa, bez jaj. Johna, gdzie jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Nie ma litości. Nie mam dla nich litości. Nie ma tu jakiejś amunicji jeszcze? Bo będzie przypał, jak mi się skończy. Dobra, musimy się przedostać tutaj, tak?
Dobra, ale co mi to daje? No po coś to jest podświetlone, nie? Nie wiem, czy ja tu po prostu mogę podejść i wyjść? Aha. XD. Do wszystkich na polu trzcinowym. Priorytet. Znaleźć Lara Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Croft, wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii, ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd, ale zamierzam go naprawić. Teraz! Co? Mamy kontakt! Trafienie! Nadal żyję! Jestem! Strzelała się we mnie! Aha. To jest najlepsze, co może być, nie? Oni się sami wykończają, nie? Oni się sami wykończają. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Zewrzeć szyk! Przeciwnik w polu widzenia! Jeszcze jest jakiś gościu. Okej. Cholera, gdzie ona jest? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Jeszcze ktoś tu łazi. Wpadłaś! No nie wiem. Chyba ty raczej zginąłeś, a nie ja wpadłem. No, coś czuję, że zaraz będą niezłe dymy. Z racji tego, że słyszę helikopter. Więc ludziska, myślę, że zakończymy sobie ten odcinek tutaj w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie oczywiście kciuka pod filmem. Suba na kanale, dzwoneczek. Napiszcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, hej.